Witam. W dzisiejszym filmie porównamy siły zbrojne Turkmenistanu i Uzbekistanu z dnia 30 marca 2024 roku. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widzów, których serdecznie pozdrawiam. Turkmenistan i Uzbekistan to były republiki radzieckie, które stały się niepodległymi państwami w 1991 roku. Obydwa państwa pod względem przywództwa przypominają Białoruś i Koreę Północną. Przez 25 lat, aż do swojej śmierci w 2016 roku, prezydentem Uzbekistanu był były pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Uzbeckiej Islam Karimow. Taka sama sytuacja miała miejsce z Turkmenistanem, którym przez 15 lat aż do swojej śmierci w 2006 roku rządził Saparmirat Niazow, były pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Turkmeńskiej. Ciekawostką jest to, że kiedy ZSRR upadał, przywódca Komunistycznej Partii Turkmenistanu Saparmirat Niazow niezbyt ochoczo pogodził się z tym faktem. W referendum z marca 1991 roku, jeśli wierzyć oficjalnym danym, aż 99,8% Turkmenów głosowało za utrzymaniem ZSRR. Jednak po nieudanej próbie obalenia Gorbaczowa w sierpniu 1991 roku Niazow musiał zmienić kurs. W październiku tego samego roku, po przeprowadzeniu nowego referendum, ogłosił Turkmenistan niepodległym państwem. Pomimo że oba referenda dzieliło raptem 7 miesięcy, w tym drugim aż 94% obywateli głosowało za niepodległością. Przywódcy Turkmenistanu znani są ze swojej ekscentryczności. W Turkmenistanie postawiono liczne pomniki Niazowa, a urzędy były pełne jego portretów. Dzień jego urodzin był świętem narodowym, a sam Niazow przyjął tytuł Turkmenbasy, czyli ojca wszystkich Turkmenów, zaś komisja historyków ustaliła, że był on potomkiem Aleksandra Wielkiego. Z kolei jego następca, Gurbanguly Berdimuhamedow, w styczniu 2018 roku zakazał w swoim kraju posiadania samochodów w kolorze czarnym. Właściciele musieli przemalować swoje pojazdy, najlepiej na kolor srebrny lub biały, bo te kolory jego zdaniem przynoszą szczęście. W 2022 roku Gurbanguly Berdimuhamedow zrzekł się władzy na rzecz swojego syna Serdara, który wygrał wybory prezydenckie z wynikiem prawie 73%. Jednak według wielu międzynarodowych obserwatorów, wybory te nie były ani wolne, ani uczciwe. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywają się z samolotami szkoleniowymi. Chciałbym Cię również zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza z pomysłem na następny film oraz łapki w górę lub w bok po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania.
Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.